Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w pierwszym dniu z wycieczki. Ogólnie pewnie pierwszy odcinek nie będzie jakoś zbytnio emocjonujący, ponieważ będzie to głównie podróż. Teraz jeszcze, jak widzicie, jestem w domu, nie wyłączyłem jeszcze komputera, siedzę właśnie teraz przy nim. Za chwilę już właśnie będę go wyłączał, będziemy jechać. Także zapewne teraz dostaniecie jakieś ucinki z podróży do Międzyrzeca. Chyba do Biedronki, bo szczerze tam nie wiem skąd wyruszamy. No i później pewnie z autobusu jakieś timelapsy, ewentualnie jak będę z bratem grał w Gwinta, coś się postaram wam tam wmontować. Tak więc cóż, ja wyłączam komputer, zbieram się stąd. No i zapewne gdzieś na jakimś postoju nagram jeszcze jakiegoś vloga, także coś będę mówił. No, tak więc dobra. Teraz coś zapewne będzie z podróży, a ja lecę i zanoszę torby do samochodu. Słuchajcie, jesteśmy teraz na przystanku. Niestety nie udało mi się nagrać nic podczas startu wycieczki, tam skąd wyjeżdżaliśmy spod szkoły, bo niestety nie miałem zbytnio czasu, może ja będę iść bardziej tak. Trochę mi będzie wasze świecić, ale dobra. W każdym razie, jesteśmy, tak jak mówię, teraz na postoju, będziemy jeść, za nami jakieś 4 godziny drogi. Zapewne widzieliście jakieś tam timelapsy z drogi właśnie do szkoły i teraz troszeczkę pewnie jakieś urywki z tej tutaj jazdy. Jesteśmy gdzieś koło Rzeszowa, z tego co mi się wydaje. Niestety nie mam nawigacji, nie chciał mi w autobusie złapać sygnału, tak więc niestety nie powiem wam dokładnie gdzie jestem. W każdym razie gdzieś koło Rzeszowa, muszę iść pod, nie mogę iść pod Sądza. No i cóż, ja właśnie za chwilę idę jeść i zapewne nagram jeszcze może jakieś timelapsy, jak będzie jakiś zachód słońca. Słuchajcie, teraz właśnie idziemy jeszcze do autobusu, to wam pokażę gdzie siedzę mniej więcej. Także za chwilę będziemy w środku. Tylko muszę przejść troszeczkę naokoło, przepraszam, że pod światło, ale niestety takie warunki. Teraz szybko zrobię cięcie, zmienię kamerę i za chwilę wam pokażę w środku, gdzie mniej więcej siedzę. No właśnie, zjadłem sobie bardzo dobry rosołek. Tutaj jest bardzo dobry rosołek. O tu, już nie ma bardzo dobrego rosołku. No także polecam TheRomanek100. Zapewne już więcej nic nie będę mówił, dlatego w tym momencie już się tak bardziej oficjalnie pożegnam. Tak więc mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wycieczki wam się podobał. Zapewne za chwilę zobaczycie jeszcze jakieś tam timelapsy z różnych miejsc, jakie tam uda mi się nagrać. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.